projekty, programy, realizacje, to zadania stawiane przed samorządami, starania o środki i tak dalej. Dużo jest tego. Co pewien czas realizujemy konferencję, w której podane treści wnoszą coś pozytywnego dla Tomaszowa. W miesiącu styczniu odbyły się takie trzy, o których porozmawiamy z prezydentem naszego miasta, panem Marcinem Witko. Co dobrego dla Tomaszowa? Ale o tym porozmawiamy w programie Rozmowa o. Magdalena Kowalczyk, zapraszamy. Witamy w programie, panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezydencie, zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego programu, nie sposób nie zapytać o orkiestrę. Czy grał pan na orkiestrze? No, Urząd Miasta włączył się w organizowanie orkiestry. Przekazaliśmy do dyspozycji w tym roku przestrzeń w Szkole Podstawowej nr 1. Z uwagi na zawody nie mogliśmy przekazać, tak jak w poprzednich latach, areny lodowej. Mam nadzieję, że uda się w kolejnych przedsięwzięciach tak zsynchronizować ten czas, bo wiem, że bardzo, bardzo dobre opinie były wtedy o imprezie, kiedy była organizowana na arenie lodowej, ale też wiem, że tutaj w Jedynce też wszyscy fajnie się bawili. Jako urząd też sfinansowaliśmy występ koncertu Gwiazdy, więc Urząd Miasta się włączył i grał razem z Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jak zawsze, panie prezydencie. Jak zawsze. Tak, my byliśmy, oglądaliśmy, widzieliśmy otwarte serca, otwarte portfele. Tym bardziej, że cel naprawdę jest szczytny, bowiem wiemy, że ten okres pandemii no niestety negatywnie wpłynął na wzrok, szczególnie dzieci, i ten wzrok znacząco przez tą częstotliwość i czas zasiadania przed komputerami znacznie się pogarsza i trzeba reagować natychmiast. Trzeba w ogóle przyznać, że w tym roku trafione hasło przejrzeć na oczy, prawda? Ono ma tak ogromne, wielorakie w sumie znaczenie. Można różnie zobrazować to hasło. No różnie, natomiast wiemy, że celem zawsze tej akcji jest no, reagowanie na potrzeby tych osób najsłabszych i już byli niejako opiekowani przez orkiestrę seniorzy, ale najczęściej w opiece są dzieci z niepełnosprawnościami, czy z takimi chorobami rzadkimi, czy z chorobami cywilizacyjnymi, tak jak w tym roku oczy niezwykle ważne. Zresztą fajnie to też w Tomaszowie zostało zorganizowane, bowiem orkiestra rozpoczęła się też od jak gdyby tej inicjatywy przeprowadzenie tydzień wcześniej wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Niewidomych, Niedowidzących, więc to też tak się pięknie wpisywało w całą akcję. No, gratulacje dla wszystkich organizatorów i dla wszystkich tych, którzy tym się zajmują, bo przecież warto podkreślać to na każdym roku, że robią to nieodpłatnie. Otwarte portfele oczywiście były, przyniosły niebagatelną sumę, kwotę w wysokości 206 tysięcy z końcówką. Nie mówię jeszcze głowy, ponieważ jeszcze jest niedoprecyzowana. Poczekamy na wynik ostateczny. Każda złotówka i każdy pieniądz, który ma pomagać w leczeniu szczególnie dzieciaków, czy w ogóle osób, które potrzebują tego leczenia, jest cenny. To przejdźmy do meritum, panie prezydencie. Jak mówiłam we wstępie naszej dzisiejszej rozmowy, konferencje, które nie są może przez wszystkich oglądane, a w takim programie możemy więcej na temat porozmawiać, więcej przekazać społeczeństwu, mieszkańcom Tomaszowa i nie tylko. Tych konferencji w styczniu było wcale niemało i były bardzo obiecujące. Każda konferencja coś wnosi dla Tomaszowian, dla Tomaszowa. To zacznijmy może od SIM i nie mam tu na myśli karty do telefonu, natomiast społeczne inicjatywy mieszkaniowej. Tak, społeczna inicjatywa mieszkaniowa. W ubiegłym roku zrodził się pomysł, że chcielibyśmy wziąć udział w tym programie rządowym, celem którego jest budowa mieszkań i zabezpieczenie mieszkań dla tych osób średnio uposażonych, czyli takich,
które pracują, które zarabiają jakieś pieniądze, ale niekoniecznie mają zdolność kredytową i niekoniecznie stać się na kredyt. W związku z tym złożyliśmy stosowne wnioski, stosowne dokumenty. W tym w ubiegłym tygodniu przyszły z Krajowego Zasobu Nieruchomości, bo wiem, Krajowy Zasób Nieruchomości, spółka rządowa się tym zajmuje i opiekuje. Przyszły już pieniądze, pierwsze pieniądze, 3 miliony na to, żeby zorganizować spółkę. W tej naszej spółce społecznych inicjatyw mieszkaniowych bierze udział w sumie 9 gmin. Z naszego powiatu są to gmina Ujazd i Nowóz oraz gmina Tomaszów, czyli miasto Tomaszów. Jest również Nowe Miasto nad Pilicą, jest gmina Koluszki, jest gmina Białarawska, jest gmina Pajęczno i gmina Zduńska Wola. I miasto, przepraszam, nie gmina, tylko miasto Zduńska Wola, więc wszyscy wspólnie będziemy budować mieszkania. Oczywiście największym beneficjentem w tym projekcie jest Tomaszów Mazowiecki, bo planujemy powstanie ponad 500 mieszkań, a w sumie w całym projekcie planowanych jest powstanie około 1000 mieszkań, więc łatwo wywnioskować, że przeszło połowa mieszkań powstanie właśnie w Tomaszowie Mazowieckim spośród tych 9 innych gmin. Lokalizacje, bo to na pewno też mieszkańców interesuje. Wybierając lokalizację, kieruję się zawsze tym, żeby ona była dobra. Czyli dobra lokalizacja to jest taka, która jest tak naprawdę w centrum miasta, bo powstają osiedla w różnych zakątkach i miasta i często poza miastem. Natomiast wiem, jak mieszkańcy sobie cenią bliskość do centrum, ale bliskość do takich miejsc jak chociażby Park Bulwary, Park Solidarność, gdzie można iść na spacer, gdzie można po prostu po tygodniu pracy odpocząć od codziennych zajęć. Więc patrząc też pod kątem tej inwestycji TM+ i powodzenia tej inwestycji, bo ona się udała. Cały czas są pytania, kiedy ruszamy z drugim etapem i tak dalej, bo jest duże zainteresowanie tym projektem. Postanowiliśmy realizować tą społeczną inicjatywę mieszkaniową. Tak jak wspomniałem, to jest pierwsza kwestia, to jest to, żeby poprawiać komfort życia i możliwości mieszkaniowe, ale również też zachęcać do tego, żeby te osoby, które pracują, które mają jakieś dochody i mogą liczyć na wsparcie czy samorządu, czy wsparcie wynikające z programów rządowych, mogły opuścić stare jakieś kamienice, czyli element starego zasobu komunalnego po to, żeby przenieść się do nowoczesnych bloków, bowiem te bloki wybudowane przy ulicy Szerokiej, bowiem tam planujemy rozpocząć tą inwestycję, będą wyposażone w parkingi podziemne, będą wyposażone w windy, czyli będą przystosowane, mówiąc krótko, dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów. Więc chodzi też o to, żeby dać tą możliwość ruchu na naszym mieszkaniowym rynku lokalnym i stworzyć możliwości poprawy komfortu życia mieszkańców. Prezes spółki powiedział nam, że pierwszy wkład na mieszkanie wynosi około 30 tysięcy złotych. To nie jest mała kwota dla młodych małżeństw. Do tego dochodzi jeszcze spłata kredytu, no i czynsz za mieszkanie. Kwota partycypacji oczywiście, tak. Prawda? Natomiast my też przymierzamy się do tego, żeby jak gdyby uzupełniać wszystkie programy i też będzie program z korelacją do programu rządowego Mieszkanie na Start. Czyli będzie polegało to na tym, że osoby, które będą uczestniczyły w projekcie i będzie to ich pierwsze mieszkanie, przez 15 lat, do 15 lat będą mogły otrzymywać dopłatę do czynszu. W zależności oczywiście od dochodów, w zależności od wielkości mieszkania, ale te dopłaty mogą sięgać 400 zł. To już jest naprawdę niezły zastrzyk finansowy, bowiem zakładając, że te mieszkania będą w cenach, powiedzmy sobie, na chwilę obecną 12,50 cena czynszu metra, biorąc pod uwagę 50-metrowe mieszkanie,
kwota 700 parę złotych, to jeżeli udałoby się uzyskać jeszcze dopłaty, powiedzmy sobie 300 zł, no to nam się z 700 paru robi 400 i jest to już czynsz absolutnie jak najbardziej do udźwignięcia, prawda? Natomiast no, trzeba szukać, trzeba stwarzać. Jeżeli nie będziemy pracować, nie będziemy takich inwestycji podejmować, to też nie będziemy stwarzać możliwości, z których oczywiście mieszkańcy miasta i ci młodsi, i ci starsi będą mogli wybierać. Co im najbardziej się opłaca i co im najbardziej potrzeba. Nie ukrywam, że też bardzo liczymy, że w tych mieszkaniach, do tych mieszkań sprowadzą się mieszkańcy chociażby z innych terenów powiatu, czy chociażby z zapowiatu, tak? Żeby no, tych mieszkańców niestety w Tomaszowie ubywa. Pokazują to wszystkie statystyki. Mieszkańcy naszego miasta, no tutaj też, no, też trzeba się cieszyć, bo w wielu sytuacjach poprawia im się status finansowy, status społeczny, więc wybierają sobie lokalizację działek pod Tomaszowem Mazowieckim. I to jest fajnie, to widać w danych statystycznych, że dokładnie to, co w Tomaszowie, w mieście Tomaszów ubywa, to przybywa w gminie wiejskiej Tomaszów Mazowiecki, czyli no w tym miejscu, gdzie faktycznie największy ubytek jest Tomaszowian, jeśli chodzi o tych, którzy rezygnują z mieszkań w blokach na rzecz domków jednorodzinnych w jakimś zacisznym, odosobnionym miejscu. Tak, każdy sposób jest dobry, żeby zatrzymać Tomaszowian w Tomaszowie, a szczególnie tych młodych. Dokładnie, to też jest bardzo ważny cel tych projektów mieszkaniowych. No to kolejna konferencja Arena Pozytywnych Energii. Co kryje? Co dla Tomaszowa? Co dla Tomaszowian? No, Arena Pozytywnej Energii, no to wiemy, o czym mówimy. To mówimy o tych wcale niemałych funduszach norweskich. 3,5 miliona euro. Dzisiaj to euro jest dość drogie. I no to jest ponad 16 milionów, ale generalnie około 16 milionów złotych funduszy norweskich spłynie do Tomaszowa Mazowieckiego. Spływa już właściwie do Tomaszowa Mazowieckiego, bowiem prace projektowe, koncepcyjne również są wliczane w ten projekt. My do tego projektu przygotowywaliśmy się bardzo długo. Poparty on był bardzo szerokimi analizami dotyczącymi tego chociażby, jak się mieszkańcom żyje, jakie widzą mocne strony tego miasta, jakie widzą słabe strony, zagrożenia. I to jest naprawdę niesamowita lektura, która bez względu, czy byśmy dostali te środki, czy nie, na pewno by służyła dalszemu rozwojowi miasta i temu, żeby podejmować jak najbardziej właściwe decyzje. No ale tak się stało, że uzyskaliśmy to niemałe dofinansowanie naszych projektów i w ramach tego dofinansowania będziemy chcieli z tych twardych projektów zrewitalizować Park Solidarność, odbudować muszlę koncertową, wymienić wszystkie alejki, odbudować tą małą architekturę, czyli zrewitalizować zarówno fontannę, jak i wszystkie rzeźby, które tam są. Być może pojawią się nowe rzeźby, nie chcę uprzedzać faktów. Chcemy odbudować ten piękny staw w parku z tym, wielu ludzi pamięta, z domkiem dla łabędzi, więc to wszystko z pomostami, więc to wszystko będzie tam w tym miejscu zrealizowane. Z tych twardych inwestycji w ramach poprawy dostępności, bowiem to też było realizowane. Osoby z niepełnosprawnościami, czy niedowidzące, czy z niepełnosprawnościami ruchowymi przemierzały nasze miasto wzdłuż i wszerz i przyglądały się, gdzie można napotkać jeszcze jakieś bariery architektoniczne, które utrudniają codzienne poruszanie się. I w ramach tej poprawy dostępności też będziemy likwidować te bariery. Jedną ze zdefiniowanych właśnie w tej analizie potrzeb była budowa windy w Urzędzie Miasta. Wiele osób, szczególnie starszych, no to jest stary budynek, to jest budynek zabytkowy, skonstruowany tak, jak się wtedy konstruowało tego typu budowle. Schody są dość strome i stanowią no, wielką uciążliwość, szczególnie dla osób starszych czy osób z pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. I ta winda w Urzędzie Miasta się pojawi. Pojawi się masę projektów, które będą nam poprawiały
takie codzienne życie, czyli ułatwiały to codzienne życie. Związane jest to z informatyzacją zarówno Urzędu Miasta, jak i... I to nie polega tylko na tym, że kupimy nowe komputery, wymienimy serwerownie, wybudujemy nowe serwerownie, czy będziemy tworzyli kopie danych profesjonalne i tak dalej, i tak dalej. To nie tylko to, to będzie szereg aplikacji, które będą służyły wszystkim mieszkańcom, czyli wszystkim nam i tak naprawdę poprawiały nam komfort życia. Dzięki tym aplikacjom będziemy mogli praktycznie z każdego miejsca na ziemi, mając tylko dostęp do internetu i smartfona w ręku, załatwić każdą niemalże urzędową sprawę, ale też dzięki temu będziemy mogli my jako urzędnicy szybko reagować na potrzeby, zapotrzebowania czy problemy, z jakimi stykają się mieszkańcy na co dzień. Nie da się zaprzeczyć, panie prezydencie. Tu nawet malkotenci muszą przyznać panu rację. Miasto się zmienia, pięknieje. Nie tylko wizualnie, ale tak samo i komfortowo dla mieszkańców Tomaszowa. Nie patrzymy na malkontentów, myślimy tylko pozytywnie, do przodu pracujemy, chcemy, aby mieszkańcy jak najbardziej byli zadowoleni z Tomaszowa Mazowieckiego, z naszego miasta. Przygotowujemy się do kolejnych konkursów, do kolejnych naborów. Przecież lada moment ruszy też bardzo duża inwestycja wymiany oświetlenia ulicznego i to też zmieni absolutnie i wizerunek naszego miasta, ale też i nasze poczucie bezpieczeństwa w mieście. Wszędzie będzie widno, to będzie naprawdę też skok cywilizacyjny. Też przejrzymy na oczy, dokładnie. To jest tak szerokie właśnie pojęcie. Szczególnie jak mamy kontrasty, bo dzisiaj widać, że te nowe inwestycje powstają już w oparciu o oświetlenie typu LED. No, chociażby mam na myśli nowy żłobek i te skrzyżowania, które tam powstały. Jak one się różnią, jak tam jest inaczej, jak tam jest fajnie, bezpiecznie w porównaniu do tego, co było jeszcze parę lat temu. Jest widno w tych miejscach. Jest dokładnie, jest widno. Zresztą to nie tylko chodzi o to, żeby było widno, bo system będzie tak skonstruowany, to będzie bardzo nowoczesny system, że w sytuacji, kiedy nie musi być widno, bo będzie bardzo małe natężenie ruchu, to natężenie światła też będzie się zmniejszało w sytuacji wtedy, kiedy będzie potrzeba dużo światła, no bo warunki atmosferyczne będą, powiedzmy, trudne. Będzie to okres zimowy, gdzie jest dużo dni pochmurnych, deszczowych, z pluchą. No to wtedy wiadomo, że to natężenie światła musi być większe. A to wszystko jeszcze, jak dodamy, to, że przyczyni się do sporych oszczędności. Ja skromnie, tak przynajmniej moi współpracownicy mówią, że to jest moje skromne wyliczenie, ale liczę na 1 000 000 rocznie oszczędności z tytułu opłat za energię. Oni twierdzą, ważne. Że będzie sporo ponad 1 000 000. Chociaż mówię, czekamy z niecierpliwością, bo jest wiele miejsc niedoświetlonych w Tomaszowie. Między innymi plac Kościuszki, o czym wspominamy. Tak, wiem. Dlatego o tym, czekamy będzie, cały czas. To będzie zmienione. Kolejna konferencja. No i w ramach też tej wymiany oświetlenia będziemy chcieli mieszkańcom na prezent dać też fragment nowego oświetlenia świątecznego. Niektórym się to nie podoba, ale uważam, że mieszkańcy na to czekają. To są ci malkontenci, panie prezydencie. Dlatego ja nie słucham malkontentów, słucham tych ludzi, którzy proponują coś fajnego do rozwiązania. Tak ładnie, płynnie przechodzimy. Kolejna konferencja. Tu się posłużę. Strategiczne porozumienie obszaru funkcjonalnego. Tomaszów Mazowiecki, Opoczno. Czyli co? Wszędzie kasa i perspektywy. Co dla Tomaszowa? To znaczy miejskie obszary funkcjonalne. Dwa słowa, bo to jest, myślę, ważne i warto to podkreślić. Nie wiem, czy to padło akurat na konferencji, bowiem sam osobiście nie mogłem w niej uczestniczyć, bo miałem inne obowiązki w Warszawie w tym czasie. Natomiast warto, żeby też mieszkańcy wiedzieli, jak to wygląda. Więc jest to konkretne przygotowywanie się do kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Bowiem, jak wszyscy wiemy, kończy się stara perspektywa, zaczyna się za chwilę nowa i trzeba stworzyć dokumenty, które, na podstawie których będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych czy innych. I w poprzednich latach to nie były MOFy, ale to były takie powierzchnie aglomeracyjne, strefy aglomeracyjne. I
I był budżet unijny, który dociera do nas za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, był podzielony w taki sposób, że jak gdyby na dwie grupy. Jedna część środków była skierowana do miejscowości jak gdyby poza Łodzią, ale w której Łódź mogła korzystać, a druga część środków, wcale nie mała, bo one były porównywalne, była skierowana do Łodzi, wyłącznie do Łodzi, z której my z kolei, Stomaszowa, Opoczna, czy Radomska, Bełchatowa, Piotrkowa, nie mogliśmy korzystać. Miejskie obszary funkcjonalne, poza tym regionalnym programem operacyjnym, czyli tym, co jak gdyby jest tą pulą, pokazuje, że to nie do końca musi być tak, że można też delegować jakieś środki i wskazywać te też obszary funkcjonalne poza Łodzią i poza tym łódzkim obszarem aglomeracyjnym. Właśnie w takich obszarach aglomeracyjnych jak ten Tomaszowsko-Opoczyński czy Piotrkowski, bo tych obszarów marszałek Grzegorz Schreiber wyznaczył więcej w województwie łódzkim i to jest bardzo, bardzo dobra decyzja. Ja pamiętam, że wspólnie z wójtami mocno utyskiwaliśmy na to, że Łódź ma dużo większe możliwości niż my, bo nie dość, że korzysta z puli, która jest przeznaczona tylko dla niej i dla tych miast, miejscowości sąsiadującej, tak zwanego Ważanka, to jeszcze oczywiście może aplikować w tych środkach, które są przeznaczone dla nas, czyli dla tych miejscowości poza Łodzią chociażby i zmniejszać nam potencjał inwestycyjny chociażby na zakup nowych autobusów czy innych rzeczy, bo żeby też uświadomić mieszkańcom, no to właśnie z tych środków unijnych, z tych środków europejskich zrealizowane zostały w tych ostatnich latach takie inwestycje, jak chociażby zakup ekologicznych autobusów hybrydowych. Teraz przymierzamy się do dokończenia tej inwestycji i też do kupienia. Brakuje nam jeszcze 10 autobusów, żeby całkowicie tą naszą sprawę transportu zamknąć. Park Bulwary z tych środków był też zrealizowany i również przystań, czyli rewitalizacja przystani miejskiej. Więc to są niezwykle ważne pieniądze i liczymy, że posłużą na kontynuowanie tych projektów rozpoczętych i też realizację zupełnie nowych projektów. Więc po to zostały stworzone te miejskie obszary funkcjonalne, abyśmy mogli wspólnie w zakresie tym, który nas łączy w ramach tych gmin, aplikować o konkretne środki. Tu dziękujemy za doprecyzowanie. Jak powiedziałam wcześniej, nie wszyscy Tomaszowianie oglądają te konferencje. Łatwiej a czasami jest. Na konferencji niewiele widać, więc, mm-hmm. więc jeszcze raz powtórzę. To jest podstawa do tego, żebyśmy mogli się ubiegać o środki europejskie, fundusze europejskie w kolejnych latach. Panie prezydencie, kiedyś Krzysztof Krawczyk śpiewał Jak minął dzień. Ja zapytam się, jak minął miesiąc styczeń. Zawsze pod koniec miesiąca jest sesja Rady Miejskiej. Na tej sesji jest różnie grymasy, niezadowolenie. Jedni są zadowoleni, inni nie. I celowo teraz zapytam, bo też nie wszyscy oglądają na bieżąco sesję. Panie prezydencie, czy faktycznie urzędnicy w Urzędzie Miasta tak mało zarabiają? Nie, to jest absolutnie rzecz względna i ocenna przez każdego indywidualnie. Przecież powiem w ten sposób. Można zarobić znacznie więcej, można zarobić znacznie mniej. A też są osoby, które nie są zdolne do pracy z różnych powodów losowych i żyją, powiedzmy sobie, tylko z tego, co mogą otrzymać w ramach rozmaitych świadczeń społecznych, więc to jest rzeczą ocenną. My staramy się w Urzędzie Miasta dbać o pracowników i przynajmniej mogę odpowiadać za te lata, kiedy jestem prezydentem. Chociaż no, jeden z radnych nawet z tego powodu mi czynił zarzut, że zmniejszają się, znaczy inaczej, że relatywnie zmniejszają się zarobki kierownictwa i tych najwięcej zarabiających, a mocno wzrosły uposażenia tych najsłabiej zarabiających.
I być może to jest fakt, bo na przestrzeni, kiedy jestem pełnił urząd prezydenta miasta, wynagrodzenia powiedzmy tych osób najmniej zarabiających wzrosło około 67%, więc to jest, trzeba powiedzieć, obiektywnie dość spory skok, ale to nie jest tak, że inspektorzy, czy kierownicy, zastępcy kierowników, czy dyrektorzy w tym czasie również nie mieli podwyżek. Mieli podwyżki. Zresztą przyjąłem taką strategię, że o tak naprawdę podwyżkach decydują właśnie bezpośredni przełożeni. Dlatego, że oni najlepiej wiedzą, kto jak pracuje. Bardzo chciałbym, żeby jednak premie, podwyżki były gratyfikacją też i mającą odzwierciedlenie w zaangażowaniu pracownika, mające odzwierciedlenie w podnoszeniu kwalifikacji i tak dalej, więc no nie jestem w stanie sam wszystkiego wiedzieć, więc posiłkuję się tutaj absolutnie opinią dyrektorów, to oni, ja praktycznie nie zmieniam ich decyzji w zakresie wynagrodzeń pracowników, którzy są bezpośrednio im podlegli. Natomiast no też warto zauważyć, że to, że te podwyżki przez te lata były, to nie jest zasługą moją, czy nie wiem, no, udało nam się zredukować zatrudnienie w Urzędzie Miasta z blisko 230 pracowników do niespełna 190. To też pozwoliło nam na zaoszczędzenie środków w ramach wydatków bieżących, bowiem budżet samorządowy jest tak skonstruowany i to dobrze, żeby mieszkańcy wiedzieli, że czasami się wydaje, że stać nas na duże inwestycje, no i faktycznie nas stać, bo tak prowadzimy finanse miasta, że nas stać i możemy sobie pozwolić na duże inwestycje w mieście. Natomiast wszelkie wskaźniki, którymi jesteśmy zobligowani przez ministra finansów, no bardzo nas mocno tutaj powiedzmy hamują w wydatkach bieżących. Czy to dobrze, czy to źle? Ja jestem raczej skłonny przyznać rację tym, którzy mówią, że to dobrze, bo wydatki bieżące tak naprawdę no, są to wydatki, które powinny być wydatkowane racjonalnie, bo im niższe wydatki bieżące, tym większe możliwości inwestycyjne miasta. To nie znaczy, że chodzi o to, żeby te pieniądze wydawać racjonalnie, bo ktoś powie, no dobra, no ale no to co, mamy nic nie zarabiać i tak dalej, bo to wtedy w ogóle nie będzie wydatków bieżących i będziemy mogli tylko inwestować w ramach wydatków inwestycyjnych. Nie. Wydatki bieżące też są pochodną dochodów bieżących miasta, czyli tak naprawdę nie możemy wobec mieszkańców, bynajmniej ja tak uważam, niegodne jest, jeżeli tak naprawdę mieszkańcy w rozmaity sposób, czy to przedsiębiorcy, czy zwykli mieszkańcy składają się na te wydatki bieżące, bowiem z każdego naszego podatku PIT biegnie składka do samorządu, która jest tak zwanym dochodem bieżącym z podatku PIT. Są to też te opłaty i podatki własne. Więc my nie możemy specjalnie inaczej. Samorządowcy z tych przynajmniej, których ja znam, bardzo skrupulatnie pilnują wydatków bieżących i tutaj nie rozpasają się zwykle. A ci, którzy się rozpasają, no to dzisiaj słyszymy o takich sytuacjach, gdzie są gminy w likwidacji, gdzie były pożyczki po to, żeby właśnie realizować wydatki bieżące w jakichś dziwnych parabankach i tak dalej. I dzisiaj tych samorządów już w zasadzie nie ma. Ci samorządowcy, którzy do tego się dopuszczali, mają poważne problemy z prawem. Więc my absolutnie tutaj robimy wszystko, co jest możliwe, ale w ramach prawa i staramy się dbać o pracowników urzędu i pracowników instytucji miejskich. Natomiast no nie może to być... Ja wiem, że koncert życzeń jest bardzo duży, szczególnie jak się jest radnym opozycji. My musimy mieć chłodną głowę i podejmować racjonalne decyzje. Ale pewnie odpowiedzialne. Pewnie przyzna pan mi również rację, że ta odpowiednia gratyfikacja za wykonaną pracę, to jest taka też mobilizująca osoby do pracy. Rozmawiam i z
i z dyrektorami, ale też z dyrektorami placówek, czy placówek oświatowych. I wiem, jak ważnym instrumentem dla dyrektorów, dla kierowników placówek jest właśnie ten element motywacji finansowej, prawda? Są takie momenty, bo my wszyscy się cieszymy, że możemy gdzieś pójść po południu, czy w weekend, natomiast no, ktoś musi poświęcić czas, ktoś musi w tym czasie pracować, żebyśmy mogli odpocząć, czy miło spędzić czas. I o ile dostanie jakąś gratyfikację, czy w formie premii, czy w formie nagrody, czy w formie nawet jakiegoś dodatku do miesięcznego wynagrodzenia, proszę mi wierzyć, dużo łatwiej jest wtedy o zaangażowanie takiego pracownika. Taki pracownik stara się dbać o swoje zdrowie, nie choruje często i tak dalej. To wszystko ma później wymierne efekty w pracy, więc to już starożytni Rzymianie myśleli, że najlepszą motywacją no, są pieniądze, tak? Tak, oczywiście. Wszyscy byśmy chcieli pewno, żeby było więcej i to jest jak gdyby no, ludzkie i nie można mieć do innego człowieka pretensji o to, że chce więcej zarabiać. Natomiast w ramach tych możliwości, które posiadamy, robimy wszystko, żeby tak było. I tak się dzieje. To już tak na zakończenie, panie prezydencie, pandemia, która no, rozwija się i to całkiem powiem tylko, że tylko w ubiegłym roku podwyżki w Urzędzie Miasta było około 20%. Były dwie podwyżki w lipcu i później pod koniec roku i to było około 20%. To nie jest mało. No to na zakończenie pandemia, bo nie sposób do tego nie dojść. Piąta fala pandemii rozwija się bardzo szybko. Jak to wygląda na chwilę obecną? Czy przybywa zakażonych w naszym rejonie, w Tomaszowie, w okolicach? Przybywa zakażonych, natomiast wirus nie jest zjadliwy, nie jest tak bardzo zjadliwy i to jest dobra informacja, że ubywa miejsc zajętych przez osoby z zakażeniem COVID-em w tomaszowskim szpitalu. To jest bardzo ważne. Im mniej osób zakażonych COVID-em, tym więcej miejsc dla tych osób, które nie chorują na COVID, a zdarza się niestety zachorować na inne choroby, bo przecież inne choroby też nie śpią i też się gdzieś pojawiają, więc to jest dobra informacja. Mamy nadzieję, że koniec jest bliski pandemii i będziemy mogli normalnie żyć, bo wszyscy chyba tego normalnego życia bardzo potrzebujemy. Ale też nie można przemilczeć beztroskiego zachowania co niektórych osób. Członek zarządu Starostwa Powiatowego, pan Michał Czechowicz, za naszym pośrednictwem przekazuje co tydzień raport zachorowań, ale nie tylko. I ciągle uczula, prosi o przestrzeganie wszelkich restrykcji, czyli odstępy, maski, co nie do końca są przestrzegane. I tak, taki tu się nasuwa przykład, może niezbyt chwalebny, studniówki ostatnie. Bawiono się, nie przestrzegając restrykcji, łącznie z panią naczelnik Wydziału Edukacji. Czy to tak powinno być? Wytyczne sanepidu nie są w ogóle brane pod uwagę. Znaczy, trudno mi się odnieść do tego, natomiast no, w Tomaszowie Mazowieckim jesteśmy ponad tą średnią krajową, gdzie jest 55% osób zaszczepionych. I też ja jestem przeciwnikiem karania tych osób, które się zaszczepiły tylko dlatego, że no, mają chronić te osoby, które się nie zaszczepiły. I wiem, że i tak my przynajmniej organizując imprezy miejskie o charakterze miejskim i podejrzewam, że też podobnie jest w tych imprezach organizowanych czy przez jednostki, czy przez sam powiat, jest tak, że bierze się pod uwagę tą liczbę osób niezaszczepionych, natomiast do całości nie bierze się liczby osób zaszczepionych, bo takie są wytyczne. I ja akurat się z tym zgadzam, bowiem też jestem zaszczepiony i powiem szczerze, no, też mało komfortowo się czuję, jeżeli na osobę zaszczepioną po trzech dawkach nakładane byłyby restrykcje, no takie jak na osoby zupełnie niezaszczepione, tak? Więc tym bardziej, że wszystkie dane wskazują na to, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, to ta choroba ma przebieg niezwykle łagodny. Bardzo często niedostrzegany nawet przez same osoby, które zakażą się tą chorobą. Natomiast cały czas jest problem z tymi osobami, które są niezaszczepione i ponad 90% osób hospitalizowanych to są osoby niestety niezaszczepione, więc
Więc tutaj zgadzam się z panem członkiem zarządu, panem Michałem Czechowiczem, że faktycznie powinniśmy na każdym kroku powtarzać, jak ważne jest to, żeby się szczepić, ale też jak ważne jest to, żeby zachowywać dystans, żeby używać maseczek, ale myślę, że najważniejsze są jednak i z tych danych, które są powszechnie dostępne, są szczepienia. Zapewne tak, ale musimy o wszystkim mówić o tym, co do nas dociera, od społeczeństwa, niezadowolonego społeczeństwa. Zresztą medycyna jest chyba, ja nie wiem, czy nie na równi, może na równi to nie, to nie chcę się narazić zaraz na falę hejtu, natomiast, bo informatyka jest na pewno tą dyscypliną, powiedzmy sobie naukową, która się rozwija absolutnie najszybciej, natomiast medycyna się też bardzo szybko rozwija i o ile informatyka ma wpływ na nasze życie, o tyle medycyna ma wpływ na nasze życie w sensie komfort życia, natomiast medycyna ma wpływ bezpośrednio na nasze życie i na nasze zdrowie, poprzez właśnie nasze zdrowie i dbałość o zdrowie. I tutaj wystarczy popatrzeć na wiele schorzeń, na które zapadali nasi bliscy 20 czy 25 lat temu i ich nie ma wśród nas. A dzisiaj te schorzenia są opanowane przez medycynę i naprawdę można nie dość, że wydłużyć bardzo znacząco życie, to czasami w wielu takich wypadkach wyleczyć całkowicie, tak? Więc to jest druga dyscyplina, która się po informatyce naprawdę bardzo dynamicznie rozwija i ja wierzę w to, że w kontekście COVID-u, zresztą już to widzimy, tak? Już jest coraz więcej leków, już polscy naukowcy z Białegostoku mówili o tym, że są w stanie wskazali gen odpowiedzialny za tą, powiedzmy, szczególną podatność niektórych osób na zakażenie się COVID-em, więc no, mózgi ludzkie są naprawdę niebywałe. To są takie sprzeczne obrazki różne, na które musimy uwagę zwracać, bo na to społeczeństwo uwagę zwraca. Ta cyfryzacja właśnie, czyli ten internet, gdzie się wrzuca wszystko, te filmiki, które rażą co niektórych tych antyszczepionkowców. Ale też bardzo i często, dlatego ale też o tym bardzo, mówimy. Ale też bardzo często krzywdzą, bo wiele ale tych filmików, czy wiele tych zdjęć jest zrobionych w sposób po pierwsze nieobiektywny, a po drugie podpisanych zupełnie już nieprawdziwym czy nieobiektywnym komentarzem. I nie zawsze to, co się widzi, jest zgodne z tym, co faktycznie było i to, co jest podpisane. Ja cały czas przywołuję ten jeden przykład z Zamościa. W kontekście chociażby COVID-u, to jest bardzo znamienny przykład. Kiedy osoba, która starsza pani, która piła kawę i jadła lody, została urządlona przez OSE na rynku zamojskim. Na szczęście był lekarz, była pielęgniarka, właśnie nigdzie indziej, jak w punkcie szczepień. I natychmiast podjęto reanimację, ponieważ było zatrzymanie akcji serca. Kobietę przywrócono dzięki temu, że był lekarz, że miał konkretne też medykamenty. Wezwano tylko karetkę po to, żeby przewieźć do szpitala i zrobić jej kompleksowe badania i sprawdzić, czy może iść do domu po tym wstrząsie, po urządleniowym. I jakiś przechodzący chłopak zrobił zdjęcie z podpisem: zobaczcie, do czego prowadzą szczepionki. I w nocy ten punkt szczepień został spalony, sanepid został podpalony w Zamościu. To jest efekt właśnie tego hejtu i tego nieprawdziwego hejtu i tej informatyzacji, tej o czym pani mówi, tych obrazków. Mówić. Więc dokładnie, trzeba na to zwracać uwagę, ale też trzeba potępiać wszelkie tego typu próby wzniecenia pożaru, bo ja to w ten sposób określam. Bo jak czasami mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie no absolutnie ani zdjęcie, ani relacja, tym bardziej pod zdjęciem, nie jest zgodna z faktami, to jest po prostu też raz, że się sprawia wielką przykrość i wielką niesprawiedliwość tym osobom, których to w sposób bezpośrednio dotyczy, no ktoś powie, no dobra, to zawsze można iść do sądu, no sorry, no ale w takich sytuacjach, które się zdarzają, nie wiem, na Tomaszowskim rynku, czy za naszymi plecami, ile osób pójdzie do sądu?
Przecież wiemy, że dzisiaj sądy pracują bardzo, bardzo długo i człowiek jak na samą myśl, że ma jakąś sprawę założyć w sądzie, jeszcze zapłacić pieniądze za założenie tej sprawy, bo sprawa cywilna, to już mu się odechce i nie robi nic. A to jest tylko wodą na młyn dla tych, którzy nadużywają tego. I o ile to jeszcze... Chociaż nie, tutaj nie ma, ja bym nie mówił. Natomiast wielu młodych ludzi może o tym nie wiedzieć. Ja bym to... Może niekoniecznie bym to usprawiedliwiał, ale powiedzmy, dociera to do mojej świadomości i rozumiem to. Natomiast jeżeli to się dzieje za pośrednictwem dziennikarzy, to już jest absolutnie nieetyczne, niegodne i taka osoba absolutnie nie może nawet wymagać od innych, żeby ją traktowały jako dziennikarza. Niestety się zdarza i tak czasami bywa. Dlatego o tym rozmawiamy, żeby jednak wyważać swoje opinie, zdjęcia, które są gdzieś tam rzucane na strony internetowe, tak? I komentarze. Bo za każdą taką osobą, którą skrytykujemy, a szczególnie w sposób bezpodstawny czy kłamliwy, stoją też bliscy, stoi rodzina, stoją czasami dzieci, które nie rozumieją pewnych rzeczy i którym później bardzo trudno jest wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. I uważam, że to jest to samo. Mówiliśmy na wstępie, pani na wstępie programu pytała o Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc pamiętamy sytuację, która miała miejsce w Gdańsku i znowu jakiś kretyn albo jakaś grupa kretynów, bo trudno inaczej nazwać te osoby, wysłała za pomocą też mediów społecznościowych do wszystkich prezydentów miast ostrzeżenia, ale też do innych osób nawoływania do tego, żeby odebrać życie tym prezydentom miast. Do mnie też między innymi coś takiego na mój temat trafiło, ale to do wszystkich, więc tutaj nie ma. I wiecie państwo, i to jest tak, że takie zawołanie trafi na podatny grunt. Wystarczy jednej osoby i kończy się taką tragedią, jak to miało miejsce w Gdańsku, prawda? Więc i w Gdańsku, i w Łodzi, i kilka takich rzeczy były. Dlatego nie powinniśmy zwalniać. Tutaj absolutnie powinno się postawić ze wszechmiar taką absolutną barierę, tamę hejtowi, bo to może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych w skutkach zdarzeń. I w naszym kraju, i w naszym mieście, i dookoła nas. Więc tutaj nie powinniśmy absolutnie wyrażać aprobaty i zgody na jakikolwiek hejt w mediach i tak naprawdę sianie nienawiści, bo to do tego... Dlatego o tym zawsze mówimy głośno, żeby coś tam wytłumaczyć, Dziękuję wyjaśnić. Za to, bo to są państwa, powiedziałbym, misja, też w ten sposób jest realizowana. Ale też przyzna mi pani rację, że w wielu mediach, powiedzmy sobie, o tym zasięgu nie lokalnym, ale ogólnopolskim. No, te sprawy, które są niezwykle ważne, schodzą absolutnie na plan dalszy, bo ważniejsza jest kasa. Dokładnie. Lepiej puścić 300 reklam niż kilka minut faktycznie czegoś, o czym warto rozmawiać. Mamy nadzieję, że ten WOŚP będzie trwał przez cały rok na okrągło. Serca będą otwarte dla drugiego człowieka. To by się chciało powiedzieć. Żeby było mniej hejtu, mniej komentarzy. No właśnie, przy tej okazji warto zwrócić na to uwagę, żeby tak jak staramy się być życzliwi i w okresie Bożego Narodzenia i tutaj chociażby w okresie, kiedy wolontariusze z puszkami chodzą po miastach, miasteczkach i wioskach i zbierają środki na leczenie czy ratowanie ludzi i potrafimy być wzajemnie do siebie życzliwie nastawieni, to takich dni w roku powinno być 360 co najmniej. Dlatego stąd powiedziałam na wstępie właśnie o tym przejrzeniu na oczy, że to jest tak piękne hasło, które jest tak powinno być szeroko rozumiane, panie prezydencie. Tak. Dzisiaj dziękujemy za rozmowę, za przekazane informacje. Naszym państwa gościem był gospodarz naszego miasta, pan Marcin Witko. Dziękujemy. Dziękuję pani. Pozdrawiam wszystkich państwa.